Siódma, dziewiąta. Gość poranka. A gościem poranka jest Piotr Borys, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle. Witam pana, dzień dobry państwu. Jakie nastroje po 4 czerwca? Nastroje bardzo optymistyczne, dlatego że wszyscy, którzy byli na miejscu, ale także ci, którzy widzieli ten marsz w telewizji, naprawdę zobaczyli taką niezwykle pozytywną, uśmiechniętą, życzliwą Polskę osób, które nie zgadzają się na to, co dzieje się w Polsce, na marnowanie szans. Chcą przede wszystkim dynamicznego rozwoju, chcą szacunku, chcą Polski europejskiej, bezpiecznej. I ta energia tych 500 000 osób, plus ta, która przeszła dzięki transmisjom telewizyjnym, myślę, że jest bardzo wielką premią dla tej Polski, która chce po prostu zmiany już na jesień. Ale to są dwie Polski, jak rozumiem, bo tak mówi pan o dwóch, jakby tej Polski, to tak mam od razu, myślę sobie, że są dwie Polski. No, ja myślę, że jest jedna Polska. Naszym celem jest to, aby te podziały zakopać, zmniejszyć, abyśmy my wszyscy, którzy mamy przecież na sercu i w sercu Polskę, wiedzieli, że są sprawy wspólne. To jest polskie bezpieczeństwo, polska edukacja, cały system ochrony zdrowia i przede wszystkim to, żeby te podziały w środku pomiędzy Polakami, często które wchodzą na dół do rodzin, nie były tak poważne. Trzeba wygrać te wybory po to, żeby te podziały zmniejszać. Wyjątkowo ta władza podzieliła Polaków. To, co dzieje się także w mediach publicznych, co obserwujemy, jest takim systemem jakiegoś rodzaju nienawiści, złych emocji, hejtowania, podziału, braku życzliwości. I myślę, że my powinniśmy stanąć na takim fundamencie prawdy i fundamencie budowania polskiej racji stanu, ale do tego trzeba wygrać wybory i przedstawić prawdziwie działaniami przyszłego rządu to, że my jako Polacy, naród, który jest tak dumny z Polski, wiemy, że zdarzały się w historii okresy, w których Polska miała największą szansę rozwojową i niewątpliwie ten okres, w których jesteśmy, tych 34 lat wolności, jest takim okresem. Nie możemy tego zmarnować. No dobrze, mówicie o tym, że chcecie zasypać podziały, ale już nie będę, jak całe Prawo i Sprawiedliwość, nie będę kazał panu się tłumaczyć ze słów Andrzeja Seweryna, bo to już oczywiście jest odbębnione przez media publiczne, ile się dało, ale cały czas są takie postacie wśród was, jeżeli chodzi o polityków, które nie mówią o zasypywaniu podziałów. Na przykład Marta Lempart, która była twarzą Strajku Kobiet, która mówi językiem bardzo delikatnie mówiąc wulgarnym o swoich przeciwnikach politycznych, więc to nie jest język zasypywania podziałów, wręcz przeciwnie, ich pogłębiania. A jeszcze tylko wspomnę, że na tym marszu pojawiały się takie hasła, które zdecydowanie nie mówią o tym, żeby zasypywać podziały i mówię tu o dwóch słowach na J i na P i mimo, że jesteśmy w Radiu Katolickim, to na pewno nie chodzi o Jana Pawła. Nie chodzi o Jana Pawła, natomiast powiem panu, że w przestrzeni osób odpowiedzialnych za politykę, mówię bezpośrednio o politykach, tych, którzy prowadzą ster opozycji, nie padło ani jedno słowo dotyczące podziałów. Wręcz przeciwnie, te słowa zmierzały do tego, żeby Polska przestała się dzielić, żeby nie marnowała... To ja panu zacytuję, panie pośle, od razu panu zacytuję. Bardzo proszę. Że od razu panu zacytuję. Rządzą nami ponurzy faceci z kompleksami, którzy nienawidzą kobiet, nienawidzą dzieci, nie potrafią śmiać się z niczego, z siebie to już w ogóle. Powiedział w niedzielę w Warszawie lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. No tak, ale ja akurat pod tym się podpisuję. Jeżeli ta władza i część polityków ma taki stosunek do kobiet, powiem akurat, możemy się różnić, ale taka sprawa jak in vitro, która wpływa na to, żeby ludzie mieli możliwość szczęścia posiadania dzieci i odpowiedzialnego ojcostwa macierzyństwa, jest wstrzymywana i Polacy, blisko 3 miliony osób w Polsce nie może mieć dzieci, a w większości barierą są kwestie ekonomiczne. To dlaczego nie możemy pozwolić sobie na to, aby wesprzeć dzietność w Polsce i dać tak naprawdę wszystkim tym, którzy nie mogą mieć dzieci, szansę na to, aby te dzieci posiadać. Odrębną rzeczą ideową dla niektórych jest kwestia, prawda, ilości embrionów, wszystkich tych spraw, które można oczywiście uregulować. Natomiast system pozbawiania... No tak, ale system, możemy się różnić, prawda? Jest kwestia... Znaczy, dobrze, jasne. Aborcji. Mhm. Ja uważam, że kobiety powinny w największym wymiarze decydować o sobie, bo są odpowiedzialne. One noszą największy
ciężar, także często i ryzyko związane z ciążą. Przecież są sytuacje takie, w których z przyczyn tak naprawdę obaw o bardzo restrykcyjne prawo w Polsce lekarze spóźniali się z interwencją wtedy, kiedy należało ratować życie kobiet zagrożonych, kiedy życie było zagrożone. Tych spraw było bardzo wiele. Myślę, że dzisiaj tak naprawdę... Ale panie pośle, jeszcze ja też muszę tu wejść słowo. Tak. Panie pośle, wejdę tutaj tylko w słowo, bo wspomniał pan teraz o zagrożonej ciąży, ale przecież propozycja Donalda Tuska dotyczy tego, żeby do 12 tygodnia ciąży usuwać dzieci, więc teraz moje pytanie brzmi, w jaki sposób tutaj jest kwestia zagrożonej ciąży? Tutaj jest po prostu pełna dowolność, więc nie rozumiem, skąd ten argument się tutaj pojawia w tej dyskusji. Powiem panu tak, my daliśmy propozycje, które idą naprzeciw oczekiwaniom kobiet. Mamy w Polsce jedno z najmniejszych wskaźników urodzeń. My, jako Polacy, jeżeli nie zrobimy diametralnie więcej, będziemy mieli w 50 roku, będzie nas poniżej 30 milionów. Aborcja do 12 tygodnia ciąży ma tym pomóc, panie pośle? Nie, wskaźniki dzietności, liczby urodzeń są najgorsze od zakończenia II wojny światowej. I dla wielu młodych kobiet to, że nie ma możliwości prawa wyboru, jest ograniczeniem, a przede wszystkim obawa w tym, jeżeli jej życie będzie zagrożone, to może ponieść najwyższą ofiarę, bo są tego typu przykłady, jak chociażby pani Iza z Pszczyny, głośne sprawy. Kobiety nie są bezpieczne, nie czują się bezpiecznie, żeby rodzić, decydować się, muszą mieć poczucie bezpieczeństwa. I teraz my dajemy możliwość każdej kobiecie przecież wyboru po konsultacjach z psychologiem, po bardzo szeregu warunków do tego, aby zdecydowała o sobie, ma do tego prawo. Tym bardziej, że jeżeli wspomnimy sobie lata 80., to tak naprawdę, proszę zwrócić uwagę, ja nie chcę tego porównywać w żaden sposób. Ja też byłem w szoku, kiedy przeanalizowaliśmy wyniki. Okazało się, że w latach 80. rocznie dokonywało się w Polsce 200 tysięcy aborcji. Nie było ani słowa o tym kościoła, ani słowa polityków. Taka była wtedy rzeczywistość. Taka była wtedy rzeczywistość. My w Polsce mamy najbardziej restrykcyjne prawo aborcyjne, łącznie z tym, że ta trzecia przesłanka została zmieniona. Spowodowało to taki fakt, że kobiety poczuły się zagrożone, głównie w sytuacji, jeżeli będzie zagrożone bezpośrednio życie kobiety, a ktoś się nie zdecyduje wtedy na aborcję i znamy przykłady kobiet, które tracą życie. Ta atmosfera wokół tego typu przypadku spowodowała... Oczywiście. To jest zawsze wybór kobiety, wybór jej sumienia i żadne prawo restrykcyjne nie zatrzyma jej ani przed tym, żeby w razie czego się zdecydować na aborcję. Kobiety wyjeżdżają do Czech. To jest zawsze decyzja kobiety indywidualna, wynikająca z sumienia. Natomiast prawo tak naprawdę jest elementem, które niczego tak naprawdę w rzeczywistości polskiej zabronić nie może, natomiast konsekwentnie karze i to wywołuje bardzo, podkreślam raz jeszcze, u bardzo wielu kobiet młodych obawę przed tym, przed życiem często, bo to się sprowadza tak naprawdę często do tych najbardziej dramatycznych sytuacji, kiedy kobieta traci życie, a to we wszystkich już badaniach widać, że młode kobiety, które mogą się decydować, mówią, obawiam się o swoje życie, prawda? Więc tylko żeby była jasność. Każdy i tak dokonuje wyboru we własnym sumieniu. Dobrze, panie pośle, bo jestem przyzwyczajony do tego, że ta debata wygląda w ten sposób od bardzo dawna, że są osoby, które skrajnie różnią się od konserwatystów, którzy uważają, że aborcja jest zabójstwem i wiemy, że żyjemy w pewnym świecie, który ma dwugłos, jeżeli chodzi o te sprawy, ale chciałem zapytać o inną część, jeżeli chodzi nie o sprawy kobiet, bo najlepiej, żeby kobiety same dyskutowały i debatowały na swój temat, a nie dwóch facetów w studiu radiowym. Zgadzam się. Zdecydowanym zwolennikiem. Myślę, że się zgadzamy do tego w 100% we dwójkę w tej sprawie. Ale mi chodzi o kwestię tego, bo powiedział pan, że się podpisuje pan pod tymi słowami Donalda Tuska, a tutaj padło jeszcze nie tylko kwestia kobiet, ale że Prawo i Sprawiedliwość nienawidzi dzieci. I ja chciałbym o to zapytać, bo w jakim sensie Prawo i Sprawiedliwość nienawidzi dzieci? No bo mamy rząd, który można oceniać w kwestiach gospodarczych, czy jest to dobre, czy złe, ale
jest i 500 plus, które ma być powiększone do 800 plus od przyszłego roku, jest wyprawka plus, jest bon turystyczny. No, czy to są programy, które świadczą o tym, że to jest rząd, który nienawidzi dzieci? Nie, to jest skrót myślowy. To nie jest tak, że ktoś mówi nienawidzi dzieci i powie, prawda, jak może nienawidzić dzieci? Przecież każdy z nas, ja jestem rodzicem trójki dzieci, każdy wie, że największym szczęściem jest to, że można przekazać miłość dziecku i liczyć na to, że te podstawy i fundamenty wychowania dziecko ze swoimi wartościami przeniesie w dorosłe życie. Myślę, że tu chodziło o zupełnie coś innego. Chodziło bardziej o to, że w Polsce właściwie ten rząd niewiele robi do tego, żeby przeciwdziałać tak naprawdę tym wszystkim czynnikom, które zagrażają dzieciom. Nie mówię o kwestiach socjalnych, tak jak pan wspomniał, dotyczących bonu turystycznego, zapowiedzi 800+. My mówimy przede wszystkim o tym, że w wielu domach dzieje się codziennie dziecięca tragedia przemocy. Ta przemoc dociera do najbardziej słabych, czyli do dzieci. System jest pod tym względem niewydolny. Należałoby szukać przede wszystkim tego, aby u podstaw znaleźć możliwości często ratowania dzieci przed tymi traumami, przed zagrożeniem bezpieczeństwa. I myślę, że tutaj przede wszystkim tak mi się wydaje, to ta wypowiedź koncentrowała się na tym, że PiS zrobił właśnie niewiele, a nawet nic, żeby przeciwdziałać przemocy domowej, przemocy wśród dzieci, aby znaleźć tak naprawdę w polskiej rzeczywistości, polskim prawie dziecko jako centrum zainteresowania polskiego systemu prawnego, bo jego bezpieczeństwo i przyszłość jest najważniejsze. Dzisiaj, kiedy przeanalizowaliśmy tę sytuację po tej tragedii Kamila z Częstochowy, tak naprawdę w polskim prawie zawsze mówi się, prawda, o opiekunach, o rodzicach, a nie mówi się o dziecku. I myślę, że jeżeli my nie zmienimy w sobie, wszyscy, cała klasa polityczna, nie przestawimy tego wektora na bezpieczeństwo, zdrowie dziecka, nie zrobimy nic tak naprawdę, aby przeciwdziałać tym najbardziej traumatycznym zdarzeniom, które dzieją się w setkach tysięcy polskich domów. I tutaj jest rola państwa do tego, żeby przeciwdziałać tym wszystkim zjawiskom. I myślę, że to w tym kontekście było, że można mieć na sztandarach piękne hasło, a właściwie w zakresie poprawiającym bezpieczeństwo dzieci zagrożonych właściwie nie zrobiło się nic. Nie jest to do końca prawda, bo są ustawy antyprzemocowe i przeciwdziałania są już od jakiegoś czasu także prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zaostrzane są kary dla takich osób, są monitorowani te sprawcy takich przemocy domowych i to się zdarza. I to się zdarzają się cały czas takie rzeczy. Zdarzało się także za państwa rządów takie rzeczy. No i czy nie uważa pan, że jest to jednak mimo wszystko duży skrót myślowy i duże nadużycie, mówiąc w ten sposób, że Prawo i Sprawiedliwość dopuszcza do tego, że dzieje się przemoc domowa, jeżeli chodzi wobec dzieci. Nie dopuszczam. Nie. Prawo i Sprawiedliwość, mając na sztandarach bezpieczeństwo dzieci, nie zrobiło nic istotnego, żeby być precyzyjnym, nic istotnego, aby przemoc wśród dzieci mogła się zmniejszyć. Proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie działania, które są związane z przemocą domową, z tymi traumatycznymi, tragicznymi historiami, ale także całym szeregiem tak naprawdę tego, na co możemy mieć wpływ jako dorośli. Proszę zwrócić uwagę, że w Polsce lawinowo rośnie liczba prób samobójczych. Mamy rekordową ilość samobójstw wśród dzieci. Zdrowie psychiczne dzieci jest nadwyrężone. Mamy najgorsze wskaźniki w Europie, tendencję bardzo, bardzo niepokojącą. I my mówimy, że tak naprawdę tylko i wyłącznie dzięki na przykład tym karom, które dzisiaj musi Polska zapłacić za to, że nie zlikwidowaliśmy Izby Dyscyplinarnej, te 2,5 miliarda złotych, te środki pozwoliły na to, żeby w Polsce... No zlikwidowano zostało w końcu w czerwcu. Tak, przepraszam, no, 2,5 miliarda złotych. To 2,5 miliarda. Mówię, że tylko i wyłącznie za tą karę, którą musimy zapłacić za Izbę Dyscyplinarną, moglibyśmy doposażyć każdą szkołę w psychologa, w psychiatrę, w pomoc, w wczesnej interwencji i wsparcia psychologicznego. Nigdy nie było tak źle,
jak obecnie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowia psychicznego, ilości prób samobójczych. Mówimy o tym systemie całościowego systemu wsparcia dla dziecka i dla młodzieży. I kiedy mówimy o tym od wielu, wielu lat, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość i jeszcze więcej pieniędzy, no ta władza daje 13 miliardów na media publiczne, bo tyle łącznie. Ta władza nie daje wystarczających środków na to, aby wesprzeć szkołę i w tym wszystkim kiedy sobie uświadomimy i pokażemy, mówimy, dziecko musi być w centrum, absolutnie w centrum zainteresowania władzy, każdej władzy. A tak się nie zdarzyło, bo te wszystkie dane, do których dochodzimy, w Polsce według ekspertów jest nawet 10 tysięcy prób samobójczych, łącznie z tymi, statystycznie, łącznie z tymi, które nie są zgłaszane. Jeżeli my coś jakby ilościowego i wielkiego nie zrobimy w tej kwestii, to będziemy mieli wszyscy wielki, wielki polski wyrzut sumienia względem tych, którzy dzisiaj potrzebują takiego wsparcia, a państwo po prostu jest w tym zakresie niewydolne. Chciałem zapytać jeszcze o kwestię Romana Giertycha na listach wyborczych. Czy to będzie w końcu się stanie? Czy to rzeczywiście będzie tak, że Roman Giertych będzie startował do Senatu? I jeżeli tak się wydarzy, bo wydaje się, że w samym pakcie senackim jest to niemożliwe, to jest pan zwolennikiem takiej drogi, jeżeli chodzi o tego polityka? Ostateczna decyzja o tym, czy Roman Giertych wystartuje, czy nie w zakresie paktu senackiego bądź wsparcia paktu senackiego jeszcze nie zapadła, dlatego że my jesteśmy na finale konstrukcji nazwisk, które poszczególne partie opozycyjne zgłaszają w poszczególnych okręgach. Chcę powiedzieć, że poprzednim razem ten pakt senacki dał nam ogromny sukces, bo ponad 800 tysięcy głosów niż wszystkie głosy wszystkich kandydatów PiS-u do Senatu. O tym, czy Roman Giertych wystartuje, myślę, że będą wspólnie decydować liderzy, jeżeli miały być kandydatem paktu senackiego. Jako osoba prywatna może oczywiście startować w każdej sytuacji, jeżeli zbierze stosowne podpisy. Takiej decyzji w sprawie Romana Giertycha jeszcze nie ma. Z kolei w RMF FM Włodzimierz Czarzasty powiedział, nie został zgłoszony pan Roman Giertych, mało tego i nie było żadnych ustaleń i nikt nie wnosił, żeby w potencjalnym okręgu, w którym Roman Giertych wystartuje, pakt senacki nie wystawiał kandydata, więc to cały czas rzeczywiście jest na agendzie, ale chciałem zapytać pana o zdanie, czy rzeczywiście, czy z pana perspektywy to jest dobry kandydat? Myślę, że pod względem swojego doświadczenia prawniczego i spraw, które osobiście miał okazję monitorować i prowadzić, kwestia między innymi wyjaśnienia tej afery dwóch wież, która została przez prokuraturę umorzona, kwestia na przykład między innymi tak zwanego planu Zdzisława, czyli umorzenia akcji, obligacji prawie 20 tysięcy Polek i Polaków, którym Bankowy Fundusz Gwarancyjny jedną decyzją zabrał prawie 700 tysięcy, zabrał 700 milionów złotych, przepraszam. To są tragedie 20 tysięcy głównie emerytów i rencistów, którzy stracili swoje oszczędności przez decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i szereg innych spraw, które prowadził. Myślę, że byłby niezwykle cenną osobą, która mogłaby wyjaśniać wszystkie afery związane z politykami prawa i sprawiedliwości. Panie pośle, jest osobą, pan trochę wybiórczo, trochę bo jest osobą, pan traktuje jego doświadczenie. Nie, 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 był ministrem edukacji w rządzie matutą, Prawa i Sprawiedliwości. Pan, szukam, to nie jest był to nie liderem jest Ligi Polskich Rodzin. Więc no właśnie, chciałem zapytać, dlatego, czy z pana oczywiście perspektywy to także jest dobra opcja? Mi ta przeszłość Romana Giertycha wynikająca z jego wcześniejszych doświadczeń jako ministra edukacji absolutnie nie pasuje i byłem wtedy absolutnie przeciwnikiem prowadzenia przez niego polityki. Ale on jest osobą, która przeszedł trochę jak bohater romantyczny, przeszedł swoją transformację. I dzisiaj właściwie jest jedną z najważniejszych, takich widocznych przynajmniej osób, widocznych, które jednoznacznie piętnuje wszystkie zaniechania, przestępstwa i wykroczenia Prawa i Sprawiedliwości. Jest na pewno bezkompromisowy w tym zakresie i osoba, która byłaby w stanie
z takim impetem parlamentarnym wyjaśniać te sprawy, nie odpuszczać ich, bo one muszą być przykładem tego, aby nigdy więcej w życiu publicznym podobna skala nie nastąpiła, to uważam, że w tym zakresie ma wielkie atuty. Ale ale o tym, czy nie ma znajdzie pan się poczucia, na bo jeżeli już wspomniał pan o bohaterach romantycznych, muszą zdecydować liderzy opozycji. Że to nie jest już raczej umarł Gustaw i narodził się Konrad, tylko tak naprawdę to jest bardziej z perspektywy wyborców Konrad Wallenrod polskiej opozycji, który po prostu zainstalowany gdzieś u was będzie po prostu tak naprawdę ośmieszał ideę, której bronicie. Nie, osoba, która ma bezwzględne poczucie wyjaśnienia wszystkich przestępstw, kradzieży, malwersacji, zepsucia się władzy PiS-u, jest cenna. Podkreślam raz jeszcze, akurat w Senacie, Senat ma część uprawnień, która mogłaby temu służyć. Może nie ma możliwości formułowania komisji śledczych, to jest uprawnienie sejmowe, ale każda osoba z taką bezkompromisową chęcią wyjaśnienia wszystkich patologii władzy jest na pewno osobą cenną. Jeżeli mamy wyciągnąć z tej lekcji 8 lat rządzenia PiS-u jakąś lekcję na przyszłość i stosowne wnioski, jego atuty niewątpliwie by się przydały. Dla części opozycji jest osobą oczywiście niezwykle kontrowersyjną. Podkreślam raz jeszcze, taka decyzja nie zapadła. Mogą ją podjąć wyłącznie liderzy opozycji, jeżeli miałby startować z paktu senackiego. Chciałem jeszcze na sam koniec zapytać, bo piękne ptaki śpiewają w tle u pana. Tak. Gdzie pan się teraz znajduje? Tak. Jestem przed żłobkiem i przedszkolem. W części takiej zielonej, tak. Czyli jednak wracamy do tego, do kwestii dbania o dzieci. No i to coś mam no nadzieję, tak, że... No tak, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Ja mimo wszystko jednak, mimo wszystko mam... W życiu każdego człowieka, każdego rodzica... Wszyscy to wiemy, że dzieci są najważniejsze i taką też, myślę, powinniśmy sobie jako politycy, bez względu na to, z jakiej opcji jesteśmy. Myślę, że te kwestie zabezpieczenia dostępu do żłobków, do przedszkola, do opieki, do najlepszej szkoły, to jest to wszystko, co możemy dać dzisiaj najmłodszym, bo to jest po prostu najlepsza inwestycja w Polsce. To może to jest dobry moment, żeby wycofać się przynajmniej z tych jednych słów, że nienawidzą dzieci, że rzeczywiście powinniśmy wszyscy... Z każdej strony politycznej, komu jest bardziej po drodze, do lewej, prawej, centralnej Polski, tak naprawdę myśleć o tym, że tak naprawdę to jest nasze wspólne dobro. To jest wspólne dobro. Trzeba zawsze analizować każdą wypowiedź w jakimś kontekście, która padła. Ja ten kontekst wyjaśniłem i myślę, że chyba o to chodziło. Trzeba zawsze przypisywać się do kontekstu. A dzieci dla wszystkich są najważniejsze i muszą być najważniejsze. I takim przesłaniem myślę, wszystkie dzieci nasze są. Tak, wszystkie dzieci, tak, oczywiście. Mamy za nie odpowiedzialność, tak. Mamy odpowiedzialność jako politycy, jak również wszyscy ci, którzy będą decydowali o polskim systemie edukacji, opieki nad dziećmi, w całych sferach i socjalnych, i edukacyjnych. To są rzeczy, które bezpowrotnie albo miną i dadzą szansę znalezienia się w świecie przez całe życie, albo tą szansę zmarnujemy. Myślę, że ta inwestycja jest po prostu daleko odroczoną dobrą inwestycją, czy najlepszą inwestycją dla Polski, czyli inwestycja w polskie dzieci. Kropka. Piotr Borys, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. 7:09. Gość poranka.